Witam Cię serdecznie, nazywam się Monika Frandofert. Od około 8 lat zajmuję się makijażem permanentnym. Prowadzę swój gabinet w Krakowie pod nazwą Anielska Klinik oraz Centrum Szkoleniowe. Mam nadzieję, że tym filmikiem delikatnie wprowadzę Cię w świat makijażu permanentnego i też jakkolwiek pomogę zminimalizować takie błędy, które na początku drogi się pojawiają. Jeżeli będziesz mieć do mnie jakieś pytania, śmiało możesz napisać, zadać to pytanie. Postaram się jak najlepiej odpowiedzieć i pomóc w zrozumieniu problemu. Ja też pewne błędy na początku drogi popełniłam. Chciałabym się z nimi z Wami podzielić w kolejnych nagraniach. Jeżeli będziecie chciały poruszyć jakieś specjalne treści, bardzo Was proszę też o informacje i postaram się takie filmy też zacząć nagrywać. Także dzisiaj nazwałam ten filmik takim dekalogiem zabiegu początkującej linergistki, żeby krok po kroku usystematyzować sobie pracę, nie myśleć co dalej. I mam nadzieję, że przynajmniej jedna czy dwie rzeczy pomogą Wam czuć się bardziej komfortowo w trakcie zabiegu, wykluczyć jakieś drobne błędy, które się pojawiają, albo po prostu stworzyć taki schemat zabiegu, który też ułatwi Wam takie komfortowe przyjęcie klientki w gabinecie. Pamiętajcie o tym, że w momencie zapisywania klientki na zabieg musicie zapytać ją o kilka rzeczy. Zminimalizuje nam to sytuację, kiedy na przykład klientka przychodzi, wypełnia formularz, Wy macie 3 godziny zarezerwowane w gabinecie, no i niestety pojawiają nam się tutaj przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Także o takie podstawowe rzeczy po prostu klientkę zapytajcie przed zapisem, czy na przykład nie przyjmuje żadnych leków, czy nie przyjmuje żadnych sterydów, czy na przykład nie występuje u niej aktywna opryszczka, która będzie tutaj kategorycznym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Pamiętajcie, że nasze klientki są nieświadome wielu rzeczy i to my jesteśmy zobowiązane do tego, żeby Panią poinformować. Nie ma też takiej możliwości, kiedy wystąpi Wam przeciwwskazanie do wykonania zabiegu, że klientka na własną odpowiedzialność zgadza się na wykonanie zabiegu. Pamiętajcie, że to Wy jesteście odpowiedzialne za wszystko, co się wydarzy w trakcie oraz po zabiegu. Także tutaj nie ma takiej możliwości, że podczas wystąpienia powikłania Wy ten zabieg wykonujecie, ponieważ wszystko, co się dzieje później, jest po prostu na Waszych barkach. Także starajcie się już wykluczyć sobie pewne rzeczy przy zapisie klientki, żeby nie marnować, nie tracić czasu w gabinecie. W momencie, kiedy klientka przychodzi na zabieg, powinna wypełnić nam formularz świadomej zgody. Tam powinny być podstawowe pytania na temat stanu jej zdrowia. Wykluczamy sobie wszystkie możliwe przeciwwskazania do wykonania zabiegu, tak żeby to wszystko było bezpieczne, zarówno dla Was, jak i dla Waszej klientki oczywiście. Co jeszcze, o czym powinnyśmy pamiętać? Nasze stanowisko powinno być czyste, sterylne i przygotowane przed wejściem klientki do gabinetu. Także nie róbcie nigdy w ten sposób, że czyścicie to stanowisko przy klientce. Jest to bardzo niechlujne, nieestetyczne. Także Pani też zwraca uwagę na takie rzeczy. Bardzo istotny jest nasz wizerunek. My także powinniśmy wyglądać czysto, sterylnie, schludnie. Nasz wizerunek to nasza firma, nasza marka. Także o tym też powinnyście pamiętać. Wchodząc w ogóle do gabinetu, bardzo istotne to, żeby jest się przebrać ze swoich rzeczy takich codziennych, czy w jakiś fajny fartuszek. Mamy na tyle dużo teraz możliwości na rynku, że można wyglądać naprawdę elegancko, naprawdę fajnie i czuć się komfortowo. Także gdzieś takie nasze domowe rzeczy absolutnie nie powinny być częścią naszej garderoby w gabinecie. I to także jest aspekt, na który bardzo wiele pań zwraca uwagę. Także raz, czystość, sterylność gabinetu i także nasza schludność. Pamiętajcie, że to Wy reprezentujecie to, jak pracujecie i kim de facto jesteście i jaki macie styl, estetykę pracy. Na to niestety bardzo dużo pań zwraca uwagę. One szukają wszystkiego w internecie i też widzą, jak wyglądacie w trakcie pracy. Pamiętajcie, żeby w trakcie zabiegu, czyli jeżeli klientka już wchodzi do Was do gabinetu, wyciszyć telefon. Jest to też bardzo frustrujące w momencie, kiedy na przykład nie macie recepcji, jeszcze nie macie asystentki, a ten telefon na bieżąco cały czas go słychać, czy nawet wibracje, czy nawet dźwięk dzwonka w telefonie. Także o tym pamiętajcie, żeby Wasza Pani czuła się, że poświęcacie jej pełną uwagę i że to ona w tym momencie jest najważniejsza. Absolutnie nie odbieramy wtedy telefonów.
nie odpisujemy innym klientkom na wiadomości. Także tutaj, jeżeli rzeczywiście nawarstwiają się takie sytuacje, trzeba pomyśleć o tym, żeby ktoś Wam pomagał w pracy i ktoś za Was takie rzeczy typowo administracyjne wykonywał. Pierwszą taką rzeczą, o której większość z Was zapomina, to przy zapisie klientki na zabieg wykluczyć sobie już takie pierwsze możliwe przeciwwskazania do zabiegu, które spowodują, że nie będziemy musiały odsyłać tej klientki z gabinetu. Co za tym idzie, to nie będzie czas zmarnowany. Także zadaj jej kilka pytań w momencie zapisu, takich, które na pewno ją wykluczą podczas zabiegu. Opowiedz o tym zabiegu, z czym on się wiąże, jak ta skóra powinna się goić, na co klientka powinna uważać zarówno przed, jak i po zabiegu. Chciałabym też w kolejnych odcinkach nagrać tutaj takie szczegółowe opisy pielęgnacji przedzabiegowej i pozabiegowej, ale to są takie podstawowe rzeczy, o które powinnaś klientkę zapytać i o których powinnaś jej powiedzieć już w trakcie zapisu. Co jeżeli już ta klientka do nas przyjdzie do gabinetu, na co zwrócić uwagę? Pierwszą taką rzeczą jest oczywiście wypełnienie formularza świadomej zgody. Jest to kwestia wykluczenia możliwych powikłań, wykluczenia przeciwwskazania do zabiegu, bo musisz pamiętać o tym, że to Ty jesteś za tą klientkę w pełni odpowiedzialna. Także nie ma możliwości też, że Pani Ci podpisze oświadczenie, jeżeli z góry wiesz, że jakieś przeciwwskazanie do zabiegu występuje, ponieważ to Ty za ten zabieg jesteś w pełni później odpowiedzialna. Także żeby też wykluczyć jakiekolwiek możliwe konsekwencje, musisz o tym pamiętać. Co jeszcze? W momencie, kiedy klientka wypełnia ten formularz świadomej zgody, musisz pamiętać o tym, żeby Twoje stanowisko już wtedy było przygotowane. Także ono musi być czyste, sterylne. Przede wszystkim tak, żeby klientka czuła się komfortowo i bezpiecznie wchodząc do gabinetu. O czym jeszcze musisz pamiętać? Że Twój wygląd, Twój wizerunek także jest Twoją marką. Klientka bardzo mocno zwraca na to uwagę, jak Ty wyglądasz w trakcie zabiegu, czym Ty się prezentujesz, jak się prezentujesz, jak się wysławiasz, także to jest też bardzo istotne, żebyś wiedziała wszystko na temat zabiegu, żebyś umiała odpowiedzieć klientce na pytania i też, żeby Twój wygląd był schludny, czysty i sterylny i to na pewno też będzie tą klientkę przyciągać, będzie powodować jej takie bezpieczeństwo i przede wszystkim komfort podczas pracy. Nie tylko ten wizerunek podczas zabiegu jest bardzo istotny, ale musisz pamiętać o tym, że w tym momencie klientki obserwują nas w internecie, także ten wizerunek Twój, postrzegany przez klientkę, też jest bardzo istotny, także to jak wyglądasz w sieci, co wrzucasz i jak się prezentujesz, jak wyglądasz, też jest bardzo istotne, żeby przyciągnąć te panie, które będą w zgodzie z naszą estetyką, z którymi też złapiemy wspólny język podczas zabiegu, bo to też nam zminimalizuje klientki, które kompletnie odbiegają od naszej estetyki. Także pamiętaj, że zarówno Ty, jak i Twoje prace i to, co prezentujesz w internecie, będzie mówić o tym, kim jesteś, jak pracujesz i jaki masz swój styl pracy. To, o czym bardzo dużo osób zapomina podczas zabiegu, to przeprowadzenie takiego krótkiego wywiadu, krótkiej konsultacji z naszą klientką, czyli zapytanie, jakie efekty jej się podobają, czego ona w ogóle od nas oczekuje, po co do nas przyszła, jakie ma oczekiwania w stosunku do zabiegu, jakie efekty po wygojeniu jej się podobają, bo to też spowoduje, że klient będzie maksymalnie zadowolony z efektu, jeżeli poznamy to, po co w ogóle do nas, do gabinetu przyszedł. Także kilka pytań, które powinnyśmy zadać naszej pani przed zabiegiem, na pewno będą powodować to, że będziemy umiały jakkolwiek sprostać jej wymaganiom i wiedzieć, na czym najbardziej Pani zależy. Bo to jest też takie dosyć istotne. Czasem zapominamy nawet zapytać o tym, czy klientka w ogóle lubi swój kształt, lubi swoje brwi, czy cokolwiek by chciała zmienić, a my na siłę narzucamy jej swoją wizję, która nie do końca jest w zgodzie z naszym klientem. Także musimy też o tym pamiętać, że to nie my będziemy w tych brwiach chodzić, tylko nasza klientka. Także o wiele rzeczy powinnyśmy tutaj zapytać i się dowiedzieć. Jeżeli już ustalimy wspólną wizję, co robimy, jak robimy, co się naszej klientce podoba, Pani się może położyć. Zaczynamy sobie tutaj od oczyszczenia skóry, dokładnego demakijażu. Nie zapomnijcie o wykonaniu zdjęcia przed zabiegiem. Ono jest bardzo istotne do naszej dokumentacji medycznej, ale też do naszego portfolio. Oczywiście Wasza klientka musi się zgodzić na publikację wizerunku, także nie zapominajcie w formularzu o takiej zgodzie, żeby Pani się podpisała, że w ogóle Wy to
zdjęcie możecie gdziekolwiek wrzucić, czy jakkolwiek je wykorzystać. Także o tym musicie pamiętać, że taka zgoda na publikację wizerunku musi się w waszym formularzu znaleźć. Także te zdjęcia wykonujemy, o czym pamiętać, o przeczyszczeniu obiektywu, to jest bardzo istotne, żeby to zdjęcie było ostre i dobrej jakości. Światło, które wykorzystujecie, musi być też dobrym światłem, neutralnym światłem. Bardzo często, jeżeli macie górne lampy innego odcienia niż waszej lampy, czyli na przykład niż ringa, którego używacie do zabiegu, bardzo często te światła nam się nakładają, powodują jakieś bardzo dziwne cienie i zmiany kolorów, także bardzo często wystarczy zgasić górne światła i wykorzystywać do zdjęć tylko i wyłącznie ringa, którego macie przy waszym fotelu. Co tutaj jest jeszcze istotne? Pamiętajcie o tym, że to zdjęcie musi być ładne, estetyczne, jest to też wasza estetyka pracy i to, co możecie później wrzucić do sieci, wrzucić jako wasze portfolio. Bardzo fajnie się sprawdza biały podkład pod głową klientki, on nam też bardzo ładnie odbija światło, powoduje taką czystość, estetykę, sterylność. To też wiąże się z naszym zabiegiem, także absolutnie nie używajcie żadnych kolorowych podkładów, fioletowo-zielonych, one bardzo źle współgrają później ze zdjęciem. Także to zdjęcie musi być po prostu estetyczne. Ułóżcie ładnie włosy klientki, poproście też przed zabiegiem, żeby pani nie przychodziła w żadnych nowych ubraniach, one też będą się źle komponować na zdjęciu. Jeżeli stricte chcecie wykonać pigmentację do publikacji gdziekolwiek, to jest też takich kilka aspektów, na które powinnyście zwracać uwagę, czyli jakiś bardzo delikatny make-up, żeby klientka nie przychodziła z bardzo mocno pomalowanym okiem, żeby rzęsy, jeżeli są przedłużane, były bardzo estetyczne, albo jeżeli one nie są niestety estetyczne, to poproście klientkę przed zabiegiem, żeby te rzęsy ściągnęła. To też na pewno będzie zdecydowanie ładniej wyglądać na zdjęciu. Nie możecie też rzucić takiego zdjęcia, gdzie zmyte są tylko brwi i jest bardzo mocny makijaż dookoła, no bo to wygląda po prostu bardzo niechlujnie i nieestetycznie. Także patrzcie na to zdjęcie, obserwujcie, jeżeli ono wam się podoba, jeżeli wy tak chciałybyście wyglądać na zdjęciu gdziekolwiek wrzuconym do sieci, no to już jest bardzo duży sukces. O czym nie zapominamy też? O dezynfekcji skóry. W momencie dezynfekowania skóry zawsze zakładamy już rękawiczki i później cały rysunek, cały zabieg wykonujemy w rękawiczkach. Także ten rysunek wstępny też powinien być w rękawiczkach wykonywany. Jest to kolejny aspekt czystości, sterylności zabiegu, bo dezynfekujemy skórę i też chcemy, żeby klientka czuła się komfortowo. W momencie, kiedy skóra jest dokładnie oczyszczona i zdezynfekowana, możemy panią poprosić, żeby usiadła przodem w naszą stronę i pierwsze pomiary, pierwszy rysunek, który ja wykonuję osobiście nitką przemalowaną, przekolorowaną przez czarną kredkę, wykonuję na siedząco. Kilka razy proszę klientkę, żeby otworzyła, zamknęła oczy. To mi też ułatwia poznanie pracy mięśni, bo te brwi z mięśniami będą nam tutaj pracować, także to też jest bardzo istotne przy takim prawidłowym dobraniu kształtu do naszej klientki, także o tym nie zapominajcie. Ustawcie głowę na prosto, klientka powinna siedzieć też przed wami równo i prosto. I co jest też bardzo istotne, o czym wiele z nas zapomina, przed w ogóle zaczęciem tego rysunku, przed przyłożeniem pierwszej nitki do skóry, musimy sobie ten efekt zwizualizować, także ocencie jakość skóry klientki, co możemy zrobić, kształt naturalny brwi. Im więcej włosów zostanie nam tutaj w kształcie, tym ten efekt będzie zdecydowanie bardziej naturalny. Ocencie sobie, na ile wy chcecie te brwi poszerzyć. Bardzo często musimy je troszeczkę zwęzić, bo ta skóra jest mocno zanieczyszczona od włosków. Także my sobie to musimy po prostu wyobrazić, zwizualizować i to nam też ułatwi dobranie kształtu do klientki i dobranie przede wszystkim też efektu cieniowania, efektu gradacji koloru, który my tutaj chcemy stworzyć. Także te pierwsze pomiary ja wykonuję nitką submiarką, wykonuję na siedząco. W momencie, kiedy mam wyrysowane te pierwsze linie geometrii, symetrii, pani może mi się położyć na łóżku i kończę sobie rysunek już na leżąco. Ja sobie siedzę wtedy wygodnie też przy łóżku klientki, także też dbamy o swoje plecy. Rysunek wykonuję kredką bardzo mocno zaostrzoną, zakończoną, także to nam też pomaga w wyrysowaniu prostych linii, takich cieniutkich linii,
na skórze klientki. O czym nie zapominamy, że my tą kredką nie kolorujemy, tylko bardziej pracujemy sobie takim ruchem bardzo wolnym, ślizgającym, trochę tak jakby łyżwa jeździła po lodowisku i wtedy też uzyskujemy maksymalnie cieniutką, taką bardzo, bardzo delikatną linię na skórze klientki. Możecie sobie w międzyczasie nawet kilkukrotnie usiąść z panią. Nie bójcie się też poprosić klientkę, żeby ona wam usiadła. Wy musicie sprawdzić, zobaczyć, czy jest wszystko symetryczne, czy jest wszystko dopasowane do skóry klientki, także to w międzyczasie sobie też oceniamy na siedząco. Pamiętajcie, że rysunek w pozycji leżącej wygląda zupełnie inaczej niż na siedząco. Nie mamy tutaj pracy mięśni takiej samej, mięśnie nam się troszeczkę tak rozlewają na boki, także to też powoduje zupełnie inny wizualny aspekt tego kształtu. Także siadamy sobie z panią i taki efekt finalny, wizualny oceniamy oczywiście z klientką na siedząco. Im bardziej ten rysunek będzie czysty i sterylny, tym też klientka więcej będzie sobie w stanie wyobrazić. Ja tutaj nie odwzorowuję efektu, który będę tworzyć cieniowaniem. Pokazuję szerokość, pokazuję kształt klientce, minimalizuję sobie szerokość linii, także tutaj wy je możecie doczyścić albo pędzelkiem, albo patyczkiem. Będę starała się to wam pokazać jeszcze w kolejnym filmie, jak ten rysunek jest tworzony, jak on na skórze wygląda. Także ja sobie tutaj też pomagam w doczyszczeniu tego rysunku i w takiej czystości znowu, żeby i mi się lepiej pracowało i żeby moja klientka też więcej widziała z tego, co stworzyłyśmy. Jeżeli ten rysunek jest już dobrany, jeżeli wy go też zaakceptowałyście i będziecie wszystko widzieć, możemy sobie przejść do doboru koloru. Ja koloru na skórze klientki nie pokazuję, dlatego że jest na tyle dużo aspektów, jak ten kolor będzie inaczej wyglądać po wygojeniu, jak on inaczej będzie wyglądać przez skalkowanie, przez skórę, przez subton skóry i przez to w ogóle, jak on będzie pod skórą pracować, że według mnie bardziej nam to przeszkadza w doborze niż pomaga. Też na pewno nie pokazujemy trzech kolorów klientce, to nie klientka ma wybrać odcień, tylko to my musimy przewidzieć wszystkie aspekty, które wpłyną nam na wygojenie. Także w momencie, kiedy wy pokażecie klientce kolor neutralny, zimny albo ciepły, klientka zawsze wybierze kolor zimny. W momencie, kiedy będziemy mieć tutaj skórę mocno naczyniową albo porowatą, tłustą, która zawsze nam ten odcień będzie leciutko wychładzać, pojawia nam się efekt bardzo brzydki, szary, zimisty po wygojeniu, co z kolei nie będzie absolutnie wyglądać dobrze. Także to wy musicie wiedzieć, jak ten kolor do klientki dobrać. Ja sobie tutaj patrzę na kilka aspektów, czyli na kolor włosów, na kolor tęczówki, przezierność tęczówki, intensywność brwi. Także to też, jeżeli będziecie chciały, możemy sobie bardzo dokładnie poomawiać, jak ten kolor do klienta dobieramy. Aczkolwiek tych aspektów jest bardzo dużo. To, o czym musimy przede wszystkim pamiętać, że kolor, który znajduje się po wygojeniu pod skórą, jest przez naszą skórę skalkowany i on będzie zawsze taki przytłumiony, zawsze delikatniejszy. Kolejnym aspektem tego, jaki odcień my do tej klientki dobieramy, jest to, że mamy różną jakość pigmentu, różne pigmenty, mogą być pigmenty organiczne, nieorganiczne, hybrydowe, mogą być na bazie karbonu, na bazie tlenku żelaza. Każdy z nich będzie po czasie zachowywać się inaczej, każdy jest inaczej skondensowany, każdy ma inny skład i też podczas pigmentacji będzie się zachowywać inaczej. Także my musimy w pełni nasz pigment poznać, wiedzieć, jak on pracuje, wiedzieć, jak będzie się zachowywać po czasie. Każdy z nich będzie mieć inną tendencję do tego, czy po roku, półtorej roku, dwóch latach będzie bardziej nam się wychładzać, czy będzie iść nam w troszeczkę cieplejsze tonacje. Także są to takie bardzo istotne czynniki, które będą nam pomagać znowu w doborze prawidłowego odcienia do naszej pani. Ja o tym kolorze opowiadam klientce, mówię, do czego jest dobrany. W momencie, kiedy klientka widzi, że ja rozumiem, dlaczego taki kolor jest, a nie inny, ona też mi ufa i generalnie nie ma potrzeby nawet pokazywania tego odcienia. Największym przerażeniem klientek jest oczywiście to, żeby nie robić koloru czarnego, także oczywiście tutaj na kolorach czarnych, stricte czarnych nie pracujemy, ale czerń jest składowa zawsze naszego pigmentu, także ona też nam będzie tworzyć różnego rodzaju barwy kolorystyczne na skórze klientki.
Po dobraniu koloru do klientki przechodzimy sobie już do takiej też przygotowania stanowiska pracy. Pamiętajcie o tym, że igłę powinnyśmy założyć zawsze przy klientce, żeby widziała, że igła jest czysta, sterylna, absolutnie nie może Wam wtedy nic zarzucić. Różne są klientki, także musimy o tym pamiętać, że też różnie będą reagować, jeżeli im coś pokażemy albo nie. Także tą igłę zakładamy sobie przy klientce. Jak dobieramy igłę? Znowu mamy tutaj różne aspekty. W tym momencie też igły zaczęły mieć różne wskaźniki. Igła 0,25 czy 0,30 nie jest tą samą igłą. Mamy tutaj różne tapery, różne ścięcia, różną ostrość tej igły i też musimy sobie umieć dopasować ją do skóry klientki, czy do skóry suchej, dojrzałej, naczyniowej, tłustej. Także są to też takie dosyć ważne czynniki, żeby nasza pigmentacja przebiegała sprawnie, żeby piksel po zagojeniu nie był bardzo dużym pikselem. W momencie tworzenia na przykład efektów bardziej satynowych, my możemy tworzyć różne efekty i przede wszystkim musimy być kreatywne. Musimy wiedzieć, przewidzieć znowu, jak nasza pigmentacja, jak nasz ruch ręki będzie na skórze klientki wyglądać. Także ten dobór igły jest też bardzo istotny. Zwracajcie uwagę na taper, czyli na to wydłużenie, zaostrzenie igły. Nie zawsze super cienka, ostra igła będzie się dobrze na skórze klientki sprawdzać i też nie zawsze igła dosyć dużej grubości będzie się dobrze sprawdzać. Musimy pamiętać o tym, że gruba igła, która będzie zostawiać nam bardzo duży piksel, może po zagojeniu ten piksel zostawić finalnie. Także też pytanie, czy chcemy tworzyć bardziej efekty pikselowe, satynowe i to jest kolejny aspekt, który musimy przewidzieć i musimy się nad nim zastanowić przy doborze efektu, przy takiej wizualizacji efektu do naszej klientki. Pozycja naszego ciała jest bardzo istotna podczas pracy, o tym też dużo osób początkujących zapomina, że Wam ma być wygodnie, ma być Wam komfortowo. Także musicie sobie ustawić krzesło, ustawić łóżko, tak żeby Wam było wygodnie. Nie bójcie się przestawiać czasem klientki, czy delikatnie przysuwać ją do siebie, prosić, żeby się delikatnie przesunęła, czy delikatnie przekręciła do Was głowę, bo Wy musicie mieć pełną stabilność ręki, musi Wam być wygodnie. Jest to na tyle precyzyjny zabieg, że Wasza wygoda pracy, Wasz komfort pracy jest super istotny. Oczywiście klienta również, także musimy sobie to jakoś połączyć w całość, w jedność, żeby pracowało nam się dobrze i żeby klientka też czuła się komfortowo w trakcie zabiegu. Jeżeli to wszystko już sobie ustawimy, jeżeli macie dobre światło, zwracajcie uwagę na to, czy lampa nie robi Wam różnych cieni, dlatego że też efekt wizualny, kolorystyczny i cieniowania podczas pigmentacji może wtedy być lekko przekłamany. Także na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę. Jedne osoby robią kontur, drugie osoby nie robią tego konturu. Wszystko to w zależności od naszej techniki pracy. Każdy z czasem wypracowuje sobie delikatnie swój styl pracy, ale też na pewno osoby początkujące powinny mieć schemat, powinny mieć zarys tego, jak przechodzić sobie przez te brwi, jak tworzyć dane efekty, w którym momencie zatrzymać się dłużej, w którym momencie tą gradację stworzyć troszeczkę większą, mniejszą. Także tym schematem na początku musimy się poruszać. Z czasem jest to zabawa, jest to bardziej kreatywna praca, jest to też już to, że wiemy, znamy naszą pracę ręki, wiemy, co z danego ruchu nam zostanie. Pierwsze pigmentacje są bardzo rozpoznawcze, także ja tu też zwracam uwagę na to, żeby dać sobie czas, poznać siebie, poznać pracę swojej własnej ręki. Także ten trening, ćwiczenia nawet na skórkach są tutaj bardzo, bardzo istotne, bo to nam też pomaga zrozumieć. Pomaga zrozumieć, w jakim kierunku powinniśmy ruszać ręką, jak ruszać ręką. Co tutaj będzie bardzo istotne, tworząc kontur, jeżeli będziemy go wykonywać.